Przed tygodniem prezydent podpisał nowelizację ustawy związanej z ograniczeniem handlu w niedzielę. Czy coś w tej kwestii jednak faktycznie się zmieni? O to spytam mojego i Państwa gościa, pana Pawła Frańczaka, partnera zarządzającego w PFLOW. Witam pana ponownie w Comparik. Dzień dobry Państwu. Nowelizacja została zatwierdzona. Wejdzie w życie faktycznie z dniem 1 lutego. Najważniejsza zmiana to chyba ta, która utrudnia stosowanie tego wytrychu związanego ze statusem placówki pocztowej, dzięki czemu sklepy mogły być otwarte w niedzielę i będą jeszcze mogły być otwarte w niedzielę przez około 3 miesiące. Ale skoro niektóre sklepy, niektóre sieci sklepów, jak na przykład Żabka, omijały ten zakaz od 3 lat, to czy pana zdaniem z perspektywy rządu ta nowelizacja nie przyszła może za późno? No na pewno, jeżeli celem ustawy było rzeczywiście wprowadzenie w jak najszerszym stopniu zakazu handlu w niedzielę i święta, no to na pewno jakby ten wyjątek, który był ustanowiony w ustawie dla usług pocztowych, który był wykorzystywany przez sieci handlowe jako swego rodzaju wytrych do tego, żeby prowadzić tą działalność w niedzielę i święta, przez sieci handlowe, które się nie zajmowały co do zasady w przeważającej części albo wyłącznie świadczeniem usług pocztowych, no to na pewno z perspektywy rządu ta nowelizacja powinna, bo one po prostu podpisywały umowy z firmami kurierskimi albo z firmami, które się zajmują rozsyłaniem przesyłek, jakby ustanawiając się jako taki punkt do odbioru paczek, do odbioru przesyłek. W rzeczywistości nie to było głównym celem działalności takiej Żabki albo Biedronki. Natomiast korzystanie z tego wyłączenia niewątpliwie umożliwiało im w sposób bezpieczny omijanie tego zakazu. Okej, ale na tą sprawę patrzymy głównie z perspektywy między innymi rządu, z perspektywy sieci handlowych czy konsumentów, ale jest jeszcze jedna strona, to są pracownicy. Czy uważa pan, że ten zakaz jest słuszny z perspektywy pracownika? Bo wprowadzona jest pewna dyskryminacja między tymi, którzy mogą i nie mogą podejmować pracy w niedzielę, prawda? Tak, rzeczywiście wprowadzony jest pewien rodzaj różnicowania pracowników na pracowników działających w tych sieciach handlowych, które zakaz handlu obejmuje, i pracowników pracujących w tych punktach handlowych, które objęte są wyłączeniami wymienionymi w ustawie, czyli na przykład dyskutowanymi przed chwilą placówkami pocztowymi. Niewątpliwie część z tych pracowników musi pracować w niedzielę i święta, jeżeli pracodawca te punkty handlowe ma otwarte w niedzielę i święta, a część nie, więc na pewno jest to pewne różnicowanie. Z perspektywy niektórych pracowników albo pracodawców może być to uznane za dyskryminację. Natomiast jakby podstawową kwestią jest to, czy taka dyskryminacja, takie różnicowanie pracowników, o którym przed chwilą mówiłem, jest dopuszczalne z uwagi na obowiązujące w Polsce przepisy prawa, także konstytucję. No i takie pytanie właśnie zostało zadane przez Konfederację Pracodawców Lewiatan do Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z polską konstytucją Konfederacje Pracodawców, związki zawodowe mają prawo kontrolować konstytucyjność takich przepisów dotyczących praw i obowiązków pracowników. No i takie pytanie zostało zadane przez Konfederację Lewiatan. Konfederacja Lewiatan twierdzi, pracodawcy twierdzą, że takie przepisy w rzeczywistości dyskryminują pracowników, uniemożliwiając pracownikom, którzy chcieliby pracować w niedzielę i święta, na przykład w związku z tym, że chcieliby, nie wiem, z tego tytułu czerpać większe zarobki, że takie traktowanie dyskryminuje ich w sposób niekonstytucyjny, w sposób niezgodny z prawem, w stosunku do innych pracowników, którzy taką możliwość mają. Przypominam tutaj, że
te wyłączenia, te zakazy pracy w niedzielę, pracy w niedzielę i święta nie dotyczą stacji paliw, nie dotyczą punktów, które zajmują się handlem kwiatami, które zajmują się handlem maszynami rolniczymi, handlem tytoniem i jeszcze wielu innych sfer. Czy sądzi pan, że to, jak zdecydował Trybunał Konstytucyjny, jest właściwe? I skoro już tak naprawdę decyzja Trybunału Konstytucyjnego zapadła, bo część z tego wniosku została umorzona, a część została uznana za konstytucyjne, czy ponowny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest w ogóle możliwy? Można powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z lipca tego roku, właśnie, który został wydany w efekcie wniosku Lewiatana, praktycznie nie zajął stanowiska, jeżeli chodzi o tę kwestię, o której przed chwilą rozmawialiśmy, czyli czy te przepisy o zakazie handlu, one są dyskryminujące dla niektórych grup pracowników, czy nie. Trybunał odmówił, umorzył postępowanie w tym zakresie, niejako odmawiając Lewiatanowi możliwości zapytania Trybunału Konstytucyjnego o to, czy te przepisy są konstytucyjne, czy nie. Lewiatan złożył wniosek dotyczący jakby kilku tych przepisów, pytanie dotyczące zgodności konstytucji kilku, zgodności z przepisami, z kilkoma przepisami konstytucji. Jeden z nich dotyczył właśnie tego dyskryminacyjnego traktowania pracowników. Drugi dotyczył jakby wolności podejmowania pracy. Trzeci dotyczył kwestii ograniczenia w ogóle wolności obywatelskich. Natomiast były jeszcze tam dwa pytania we wniosku do Trybunału. Jedno dotyczyło krótkiego vacatio legis. Te przepisy zostały uchwalone de facto w lutym, a w marcu już weszły w życie po 23 dniach od dnia ogłoszenia, co zdaniem Lewiatana było za krótkim terminem, biorąc pod uwagę jakby doniosłość tych przepisów, do tego, żeby pracodawcy się do tych przepisów dostosowali. No i niejako Trybunał powiedział, że Lewiatan nie ma legitymacji czynnej do składania wniosku o orzeczenie przez Trybunał, czy przepisy dotyczące dyskryminacji pracowników są zgodne albo niezgodne z konstytucją, dlatego że celem statutowym Lewiatana jest ochrona interesów pracodawców, a nie pracowników. No i tym samym odmówił Lewiatanowi możliwości jakby badania konstytucyjności tych przepisów. Natomiast w przypadku przepisów dotyczących vacatio legis, Trybunał orzekł, że w związku z tym, że co do zasady przepisy przewidują dwutygodniowy termin wejścia w życie przepisów i ten warunek został spełniony. Przepisy te weszły w ciągu 23 dni od dnia ogłoszenia. W związku z tym ta zasada jakby prawidłowego procesu legislacyjnego nie została naruszona. Tym samym Trybunał odpowiedział na takie bardzo techniczne pytania dotyczące vacatio legis na przykład, które w rzeczywistości nie są istotą, nie były istotą wniosku Konfederacji Lewiatan. Wracając jeszcze do tematu nowelizacji tej sprzed tygodnia, czy z perspektywy prawnej uważa pan, że została ona poprawnie sformułowana, bowiem wydaje się ona być trochę takim łataniem dziury, uderzeniem w jeden konkretny sposób, w jaki sieci handlowe omijają ten zakaz i wciąż nie dotyczy ona działania placówek franczyzowych, jak na przykład Żabka. Czy ta nowelizacja jest dobrze sformułowana? Znaczy jest to w pewnym sensie łatanie dziur. Właściwie łatanie jednej dziury, no bo jakby przepisy dotyczące możliwości prowadzenia tej działalności przez placówki franczyzowe, one
były we wcześniejszej wersji tej ustawy. Co do zasady franczyzobiorcy sieci takie jak Żabka, no to są indywidualni przedsiębiorcy i o ile oni sami stoją za kasą, a nie zatrudniają pracowników, no to mają możliwość prowadzenia działalności w niedzielę i święta, ten zakaz po prostu ich nie dotyczył. To, co wprowadziły te przepisy dodatkowo nowelizacji, która teraz ma wejść w życie 1 lutego, no to jest możliwość tego, że oni nieodpłatnie mogą jakby pracę w tych placówkach franczyzowych mogą świadczyć członkowie rodziny takiego przedsiębiorcy, dzieci, wnuki, rodzice, co wcześniej de facto miało miejsce. Każdy z nas, kto korzystał w te dni wolne od handlu z usług takich właśnie małych sklepików, widział, że tam za kasą najczęściej stoją członkowie rodziny. Było to w pewnym sensie zgodne z sensem tych przepisów, no bo jakby celem tych przepisów, takim co do zasady, było to, żeby ograniczyć, albo jednym z celów było to, żeby ograniczyć działalność sieci wielkopowierzchniowych i jednocześnie dać ulgę na rynku takim właśnie małym przedsiębiorstwom. Więc to tutaj bym nie powiedział, że doszło do łatania dziur. Druga dziura, którą, a właściwie jedyna dziura, którą załatano moim zdaniem, no to była to wyłączenie dotyczące placówek pocztowych. Tutaj należy jakby wspomnieć, że w większości tych wyłączeń ustawodawca wcześniej operował takim pojęciem jak wyłączne prowadzenie działalności w danej sferze albo prowadzenie tej działalności w przeważającej części w danej sferze. I to na przykład w przypadku handlu kwiatami wyłączenie dotyczyło jedynie przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność w przeważającej mierze dotyczącą handlu kwiatami. Więc chcąc ominąć zakaz handlu, taka Żabka nie mogła sprzedawać swoim klientom kwiatów, dlatego że nie byłaby w stanie udowodnić, że to jest przeważający jakby cel, rodzaj działalności, którą Żabka prowadzi. W przypadku placówek pocztowych takiego ograniczenia nie było, czyli wystarczyło zawrzeć, tak jak już wcześniej wspominałem, umowę z firmą, która się zajmuje usługami kurierskimi na takie pośrednictwo w odbiorze paczek, przesyłek. I nawet jeżeli to nie był przeważający jakby element działalności takiego przedsiębiorcy, no to wyłączenie działało. No i w dużej mierze w taki sposób ono było wykorzystywane po to, żeby te przepisy obejść, więc istotnie była to pewnie jedna z niewielu takich dziur, którą, powtarzam tutaj, z perspektywy rządu należałoby załatać, jeżeli ten jakby dla urealnienia, dla urzeczywistnienia jak najszerszego zakresu tego zakazu przewidzianego w ustawie. Oczywiście czym innym jest kwestia tego, czy ten zakaz handlu jest zasadny, czy nie. Ja osobiście uważam, że nie, no ale oczywiście tutaj jakby w pewnym sensie oceniam perspektywę rządu. Z mojej strony powiem, że nie wyrażę swojej prywatnej opinii na temat tego, czy ten zakaz jest zasadny, czy nie, ale powiem, że wygodne jest odbieranie przesyłek pocztowych w niedzielę. Tak, żebyśmy jeszcze podsumowali naszą rozmowę, chciałbym zwrócić uwagę na to, że większość Polaków według sondaży nie jest za tym zakazem. Tutaj przytoczę sondaż UCE Research dla grupy Retail, gdzie 54,9% Polaków uważa, że sklepy powinny być otwarte w każdą niedzielę, wobec 35,8% Polaków przeciw. Tak, żeby jeszcze podsumować, czy ten zakaz powinien obowiązywać mimo tego, że większość społeczeństwa chce jego zniesienia? Oczywiście jakby to, że większość społeczeństwa jest przeciwko temu zakazowi, powinno być jednym z argumentów, który powinien być albo
jednym z ważniejszych argumentów, który powinien być wzięty przez rząd pod uwagę przy uchwalaniu takich przepisów. Jakby należy zwrócić uwagę, że w Polsce jest popyt na te usługi w ciągu weekendu, w dni wolne od pracy, w niedzielę, w święta. No i ten popyt jakby w gospodarce wolnorynkowej powinien być zaadresowany. Jeżeli tak nie jest, no to mamy do czynienia z jakimś ograniczeniem wolności gospodarczej. Oczywiście, i to też było przedmiotem kontroli, miało być przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, a mianowicie, czy tutaj ten jakby te prawa pracownicze przewidziane w Konstytucji są wystarczającym uzasadnieniem do tego, żeby taką wolność gospodarczą ograniczać. Mówię tu zarówno o wolności gospodarczej w ujęciu pracodawcy, czyli wolności prowadzenia działalności właśnie w te dni, jak i wolności pracownika, no bo wolnością pracownika jest nie tylko to, żeby mieć dzień wolny od pracy, bo to przewiduje Konstytucja, że pracownicy mają mieć prawo dni wolnych od pracy, ale też prawo do tego, żeby wykonywać tą pracę w dniach, w których taki pracownik chce to robić. Bo to nie było tak, że ta praca w niedzielę i święta dla wszystkich pracowników była jednocześnie, przez wszystkich pracowników była jednocześnie negatywnie postrzegana. Niektórzy pracownicy chcieli pracować w niedzielę i święta, dlatego że taka praca wiązała się z wyższym wynagrodzeniem przewidzianym w kodeksie pracy, a wtedy ci pracownicy odbierali ten dzień wolny jakby w inny dzień tygodnia. No i tutaj po prostu pytanie, moim zdaniem, jakby ten taki zakaz nie jest uzasadniony z punktu widzenia wszystkich tych pracowników i z wszystkich tych pracodawców, czego też wyrazem był właśnie wniosek Konfederacji Lewiatan do Trybunału Konstytucyjnego. Mecenas Paweł Frańczak, partner zarządzający w PFLO, był dzisiaj moim Państwa gościem. Panie Pawle, dziękuję serdecznie za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.